Witam wszystkich serdecznie. Znajdujemy się nad dużym zbiornikiem zaporowym, gdzie w końcu udało mi się wybrać na moją pierwszą zasiadkę tegoroczną. Jak widać, wiosna powolutku się rozkręca, więc mamy nadzieję, że uda nam się połowić jakieś ładne ryby. Znajdujemy się w najpłytszej części zbiornika, gdzie jak co roku wiosną można trafić naprawdę na bardzo dobre brania. Każdego roku rozpoczynam swój sezon właśnie w tym miejscu. Tego roku zima była naprawdę długa, więc woda nie zdążyła się jeszcze dobrze nagrzać. Koledzy tutaj robili już podejście w marcu, no i niestety nie udało się jeszcze złowić żadnej ryby. Teraz, jak widać, temperatura rośnie cały czas, lekka fala, mamy nadzieję, że warunki będą dobre. Będę obławiał dwie miejscówki. Jedna z nich znajduje się prawie 400 metrów od brzegu. Zaobserwowaliśmy tam wiele spławów. Drugim kijem będę obławiał takie standardowe, płytkie miejscówki. Jak każde wiosny stawiam na moje sprawdzone przynęty. Są to kulki Citrus oraz Monster Crab z serii Instant Action. Kulki te bardzo dobrze pracują w zimnej wodzie i jeszcze nigdy mnie nie zawiodły. Przypony, które stosuję, jest to klasyczny Slip Derrick. Jeden jest na sztywnej plecionce Skinlink 25 LB. Na wkrętce ląduje bałwanek z Monster Crab'a 20 plus 18 pop-up. Drugi zestaw jest to również Slip Derrick na miękkiej plecionce Armor Link. Haczyk Funk X, piąteczka, pojedyncza kulka tonąca Citrus. Każdy z zestawów kładę z siateczką PVA, gdyż na dnie znajduje się naprawdę bardzo wiele różnorakich zaczepów, a chcę mieć pewność, że moja przynęta będzie dobrze się prezentowała na dnie. Dodatkowo zestawy obsypuję jeszcze dwoma garściami kulek. Woda jest jeszcze naprawdę zimna, dlatego nie ma co przesadzać z ilością zanęty. Taką oto rybką rozpoczyna mój sezon. Zestaw leżał ponad 30 godzin w wodzie i skusił się taki grubasek. Mamy to, kolejny ładny kabak. Myślę taki koło plus 15. Haczyk Longshank, czwóreczka i ryba pięknie zahaczona. Druga ryba mojej zasiadki i kolejny ładny kabanik. Dobra, wypuszczamy go. Jakie plecy ma szerokie. Coś pięknego. Dwa przyłożenia, haczyk jak brzutwa.
kolejny z dalekiej wywózki na prawie 400 metrów. I taki oto ładny łuskacz. Długo wyczekiwana zasiadka wczesnowiosenna jest oto piękny pełnołuski, na którego tak długo czekałem, aż 5 dni. Potężna fala, ekstremalnie ciężkie warunki, ale jest i on. Zobaczcie sami, w pełnej okazałości. Coś pięknego. Pojedyncza kuleczka, zestaw slip drink. Piękne. Tak to ja mogę rozpoczynać sezon. Przygotowuję sobie zestaw do wywózki, podejcza kulka, Monster Cup i mój ulubiony zestaw Sleep Drink. Drastyczna zmiana pogody, bardzo silny wiatr, strasznie zimno, ale jak widać, absolutnie to naszym pełnołuskim nie przeszkadza. Taki oto piękny. Zresztą nawet widać, że zaczyna sypać taki drobny śnieżek. Jak wywózka? Ekstremalna. Ale spora no. Kociołek się fajnie robi. O, ciepłe jedzonko przy takim pogodzie. Pogoda dzisiaj, tak powiem szczerze, nie jest za ciekawa, tak
Optymalna prognoza na dzisiaj to minus 2. Już na moim Titanie hajdzie lekka warstwa szronu. A, damy radę, najwyżej się piecyk odpali. Powiem szczerze, co do tej zasiadki, to jestem trochę rozczarowany. No, nie, myślę, Rafał, że jeszcze coś idzie u ciebie, też pojedzie. Rani może dużo nie ma, ale ogólnie fajne ryby wylądowały na brzegu. W tamtym roku o tej porze nie nadążałem zarzucać. Cały czas brały te karpie, jeden za drugim. No, tak było. Udało się nawet wyciągnąć życiówkę, 21 kilo. No a w tym roku ta sama pora, siedzę zaledwie 50 metrów od was i już tych brań nie ma, same leszcze niestety mnie dopadły. Ja tak mam co chwilę. Tak, tu jest jeden. Na kolejnej wędce następne branie. I tak to wygląda u mnie właśnie. Ale ewidentnie widać, że ta ryba przesunęła się na sam środek zbiornika. Wszystko w samym rogu. Ale cieplejsza woda też tam jest. No, patrzyliśmy na echosondzie, to nawet do 5 stopni różnicy, więc nie ma się co dziwić. Dokładnie. Jakieś może też naturalne pożywienie w tej wodzie. Pamiętacie swój w ogóle przyjazd tutaj pierwszy na ten zbiornik? No, to było z 8 lat temu. No jeszcze pamiętam, to nie było chwila. To ja podobnie. To ja też tak 7 lat temu. Ale to była zupełnie inna woda. Nie było tyle ludzi. Jak się siedziało na rybach, to praktycznie pamiętam, myśmy sami siedzieli, mieliśmy jedna latarka była na wodzie i to wszystko. No, dokładnie. To teraz gdzie nie spojrzymy, to wszędzie latarki dookoła. No, pamiętam wtedy, pierwszy raz jak tutaj przyjechałem, siedziałem, robiliśmy z kolegą zasiadkę na kanale Gliwickim. Kompletnie nic tam nie brało. Jego brat nam zadzwonił: przyjeżdżajcie na Rzeczycę, bo karp bierze. To było jakoś właśnie 3 lata po powodzi bodajże. 3-4 lata po powodzi. No, ale po powodzi brały same takie małe te karpie. No, ale wiesz, dla nas wtedy no to takie karpy już po 5 kilo to była zabawa, nie? Uciecha. No. Jak się już taką ósemkę złapało, to już w ogóle było super ekstra, nie? No i udało nam się parę rybek wtedy złowić. To był właśnie pierwszy raz, kiedy byłem tu na tym zbiorniku. No to nie ma co ukrywać, że populacja tych ryb się po prostu zwiększyła. I będzie się zwiększać z biegiem lat. I coraz większe ryby są łowione też. No, już można zaobserwować. Po zdjęciach widzimy, że już te duże ryby już są nawet łowione po kilka razy w roku. No, no ryba ma tutaj przyrosty. Zbiornik rybny, ale i też ryby mają co żrać. To jest to. Więc w sezonie nie jest to też tak łatwo złapać tą rybę. Aczkolwiek zdarzają się takie rodzynki, że naprawdę cieszą oko. Mimo to, że populacja ryb jest tu duża, to jeśli ktoś myśli, że przyjedzie i na pewno coś złowi, to może, no, się, to może się rozczarować. Dokładnie. Znamy takie przypadki, że już przyjeżdżali ludzie. Na przykład mój przypadek. No sami doświadczyliśmy tego, że... Dobrze, twój, ale niektórzy tu przyjeżdżają po 150, po 200 km. I co? Są rozczarowani. Dwa tygodnie zasiadka i niestety trzy leszcze na koncie. Tak jest, ale to jest duża woda, nie ma się co dziwić, no. No dokładnie. Jeszcze za tyle można powiedzieć łatwiej, że ta ryba jest w miarę, powiedzmy, skumulowana. Później jak się już ta ryba rozejdzie, to już namierzyć tą rybę naprawdę nie jest łatwo. Trzeba dużo czasu spędzić, obserwować. Wymaga to niestety, ale czasu i poświęcenia. Dokładnie. Na wiosnę można ładnie trafić. Tutaj jak mówisz, że ryba się tu kumuluje. Ale i tak są przypadki, że no, nie uda ci się, no niestety, no, nie trafisz, nie strzelisz się z tą pogodą. No. Tu jakieś wysokie ciśnienie. No nie jest łatwo, bo tu już widać, jak co się dzieje po wiośnie, że 90% karpiarzy znika z tego zbiornika. No. Wszyscy przyjeżdżają z nadzieją, że będą mieli multum brań. Mogą mieć multum brań, ale niestety leszczy albo niczego, albo w ogóle bez brań. No i trzeba powiedzieć, że łowienie takie letnie jest w ogóle... To jest kompletnie co innego niż teraz tą wiosną.
łowimy na głębokościach po 8, po 10 metrów. Czasami ryby po prostu łowi się tylko w toni, one nie schodzą w ogóle do dna. Rafał tutaj akurat spec od Ziga. No, czy taki spec? No, ale udało bardzo, ci się. Bardzo mi się podoba ta metoda, ale jeszcze muszę to dopracować. Ale udało ci się parę fajnych rybek wyciągnąć na tego Ziga. Przede wszystkim widać tutaj tą rybę, jak są spławy, jak ta ryba żeruje górą. Można ją jakoś namierzyć i próbować wtedy łowić z powierzchni. Dokładnie. Znaczy też przyznać, że te ryby nie chodzą jakoś pojedynczo, tylko one chodzą po prostu ławicami. Dużo zależy od wiatru, dużo zależy jak akurat gdzie jest jakieś pożywienie dla tej ryby. Trzeba tu często bywać, no i śledzić to, gdzie ta ryba przebywa aktualnie, żeby się wstrzelić akurat w to miejsce i w ten czas, żeby liczyć na jakieś fajne efekty. Dokładnie, mamy ten plus, że blisko mieszkamy, nie? No. Mieszkamy blisko i możemy tutaj często zaglądać i obserwować, co się dzieje na wodzie. No to w sumie to jest, nie wiem, moja pierwsza zasiadka w tym roku, wasza? Moja też pierwsza. Druga. Arni też pierwsza. Druga, byłem tu już raz z Mirkiem, było jeszcze zimniej. Czy było parę dni ciepła. Mirek mnie namówił, żeby jechać, no zadzwonił do mnie, powiedział, czy zapytał się, czy jadę, no i pojechałem. No, proste pytanie, szybka odpowiedź, no, nie ma na co czekać. Ale niestety, było parę dni ciepła, żeśmy przejechali na ryby, szybko się ochłodziło. Woda zamiast się nagrzewać, to się jeszcze bardziej wychłodziła i też tych ubrań nie było. Tak to jest. Jak z planami na ten rok, panowie? Podejrzewam, że wszyscy mamy takie same. Myślę, że będą grube. Jak na pewno jeszcze nie jedna długa zasiadka przed nami. Kilka pojedynczych, krótkich wypadów przede mną. Chłopaki raczej preferują dłuższe wyjazdy. Nie, czasami też mi się zdarzy, że pojadę sobie tak. Zresztą razem, jak mamy wolne. No, w sumie w tamtym roku też jeździliśmy nawet na jedną nockę czy coś. No. Mimo, że trzeba się przeprawiać, jest trochę zamieszania z tym, no bo to jednak ponton. No i minimalizacja sprzętu, nie? Dużo to też pomogło, naprawdę. No. Kiedy zacząłem używać wszystkich, całego sprzętu z serii Scope, naprawdę pomogło mi to w tych przeprawach. Ja właśnie, no, tańszą alternatywę Dwarfy. I to też na pewno ułatwi wszystkie przeprawy, bo jednak te wędki, to wszystko trzeba gdzieś pomieścić na tym pontonie, a jest dużo prościej, no. No. A ja znowu lubię długie zasiadki i w tym celu nie ma nic lepszego jak gazebo. To jest rewelacja. Rewelacja na takie długie wypady. Rewelacyjny, to jest, rozkładam, miejsca dużo. Tak byśmy sobie nie posiedzieli w takich komfortowych warunkach. No dokładnie, już podejrzewam, że każdy by swoim namiociku leżał. Teraz leci taki przymrozek czuć na dworze, a tu jednak się fajnie siedzi. Dokładnie, czy ochrona przed deszczem, przewrocie tutaj, no dla mnie to jest rewelacja. No właśnie, stanąć i szybko rozkładam. No, komfort, duży komfort. To była rzecz, która była dla mnie bardzo przydatna. Zobaczymy, co ten sezon jeszcze dla nas przyniesie. Myślę, że uda się połowić jeszcze tutaj piękne ryby. No, liczę na to mocno, że jak to jest z planami. Mniej więcej już tak, no, tak jak wcześniej mówiliśmy, nie ma co patrzeć na poprzedni rok, aczkolwiek już mniej więcej znamy te pory, w których częściach zbiornika, o jakiej porze ryby przebywają. Warto tam jechać. Dokładnie, myślę, że uda nam się je namierzyć. To nic, panowie. Idziemy chyba zobaczyć, co tam z naszym kociołkiem. Bo już troszeczkę zgłodniałem. No, myślę, że tak. Od dwóch dni ryby nie chciałem współpracować, więc postanowiłem zmienić troszeczkę miejscówkę. Przewiozłem zestaw znacznie bliżej. No i dziś przy porannej kawie pojechało. Taki ładny dziwoląg z wielkim brzuchem.
To już ostatnia rybka naszej zasiadki. Powoli zwijamy sprzęt i udajemy się do domu na odpoczynek. Pozdro i do następnego. Na razie.